co tu dużo mówić. No, myślę, że przez pełne 90 minut kontrolowaliśmy to spotkanie. Pierwsza połowa zdecydowanie pod nasze dyktando, no i przypadkowa bramka gości. Na druga połowa no, stworzyliśmy sobie naprawdę sporo sytuacji i wynik 5-1, tak? 5-1 bodajże. No, mogło skończyć się zdecydowanie więcej, więc cieszymy się tym bardziej, że tydzień temu trafiła nam się wpadka, która nie powinna się nam wydarzyć. No, ale dzisiaj zdobywamy 3 punkty i jedziemy dalej. Naprawdę dobrze weszliśmy w to spotkanie. Brakowało w pierwszej połowie drugiej bramki. Myślę, że w pierwszej połowie, gdybyśmy strzelili tą drugą bramkę, to szybciej zamknęlibyśmy ten mecz. No, niefortunna sytuacja na 1-1 i potem troszeczkę nerwówka, ale w drugiej połowie szybko opanowaliśmy sytuację. Pierwszą bramkę strzeliłem ja z rzutu karnego. Drugą bramkę strzelił Grzesiek Mazurek. Potem Łukasz Krawiec na 3-1, na 4-1 bramkę zdobywa, kurczę, już nie pamiętam, powiem szczerze, no i na 5-1 gwoździa dobija Mateusz Balicki, a na 4-1, trenerze, kto na 4-1? Nie, Mazi na 3-1, Roman Kudik, na 4-1 trafia Roman Kudik, także super. A od pierwszych dni, gdzie ja zacząłem pracować, wywiązują się w 100% zaangażowanie. Wcześniejsze mecze też pokazują to, że nie jesteśmy jakąś drużyną przypadku, chcemy grać w piłkę. Te akcje są przemyślane, chłopcy wiedzą, co mają robić. Brakło szczęścia i przede wszystkim może tego zgrania. Krótki okres przygotowawczy spowodował to, że ci chłopcy nie są jeszcze, kto można powiedzieć, jedną gliną, ale myślę, że z meczu na mecz będzie to coraz lepiej. Tak jak Grzesiu Reiter powiedział, na każdy mecz wychodzimy po 3 punkty i tylko 3 punkty. Uważam, że drużyna jak GKS Polonia Trzebnica, gmina Trzebnica zasługuje na dobrą piłkę, dobrą dla oka kibiców. Serdecznie zapraszamy, bo nie ukrywajmy, piłka nożna jest dla kibiców. Realizacja jest najważniejsza, realizacja jest założeń taktycznych. Chłopcy jak wiedzą, jak mają wyjść, co mają tego. Dzisiaj z wielkim szacunkiem podchodziliśmy do drużyny przeciwnej, z tego względu, że bardzo, bardzo dobrą mieli tamtą rundę. Bodajże zajęli 3. miejsce w lidze okręgowej. To nie jest też zawodnik w przypadku, ma bardzo dobrego trenera, osobiście mojego dobrego kolegę oraz dobrych zawodników. I naprawdę wynik nie odzwierciedla tego, jaką to jest drużyna. Po prostu nam zagrało dzisiaj w drugiej połowie wszystko to, co chcieliśmy, to, co sobie powiedzieliśmy na odprawie przedmeczowej oraz w przerwie, więc wielki szacunek, gratulacje dla chłopaków, no i cieszymy się z 3 punktów. Ostatni mecz pokazał, że jesteśmy w stanie rywalizować na najwyższym poziomie. Dzisiaj niestety popełniliśmy wiele błędów, stąd tak duży wynik, ale trzeba przyznać, że zespół Strzebnicy dysponuje bardzo silną kadrą. I mówię, takie mecze się zdarzają. Personalnie byliśmy w optymalnym składzie, natomiast tak jak mówię, realizacja zadań czy założeń, jedno jest wiedzieć, a później troszeczkę trudniej jest to zrobić, zwłaszcza gdy rywal naprawdę jest wymagający. Wiedzieliśmy, jak Polonia może grać, jakie ustawienia może dzisiaj zastosować, także byliśmy na to przygotowani. Mamy wielu nowych zawodników, staramy się zbudować ten zespół. Na razie powiedzmy, że personalnie jesteśmy bardzo mocni, natomiast mówię, do tego kolektywu nam jeszcze i wspólnej dobrej pracy trochę brakuje. W każdym meczu co tydzień gramy o wygraną i o tym tylko myślimy. Nie zakładamy ani miejsca pierwszego, ani ostatniego. Chcemy każdy mecz zagrać jak najlepiej i postarać się go wygrać. Na temat pracy sędziów uważam, że wszyscy się starają, tak i zawodnicy, tak i sędziowie. Każdy z nas popełnia mniejsze lub większe błędy, tak jak my trenerzy. Także mówię, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń do pracy sędziów. Warunki są kapitalne, boisko jest świetnie przygotowane, także mówię, nie ma na co narzekać. Zawodnicy mogą tylko i powinni cieszyć się grą.